Zapewne zupełnie przypadkowo, czytaczowa w prostych, ciemnych włosach, w koszulce z Yennefer, gotowa, by uchylić wam rąbka tajemnicy, by pokazać wam Yenneferowego boksa. Właśnie, Mystery Boxa od Magical Suitcase. A może byś powiedziała jakieś słowo, zanim zaczniesz? Mówię słowo, otwieram w końcu. Otwieram paczkę ja nie ze lubię swoim tutaj chłopaczkiem. Tak, otwieram paczkę ze swoim chłopaczkiem. Yo. Ja nie lubię tutaj przedłużać przy paczkach, bo co tu dużo mówić. Mamy paczkę Mystery Boxa Wiedźmińskiego, Yennefer. Zaraz tu pokażemy. Weź, o Jezu, jakie to ciężkie. Dla antyfanów Mystery Boxów i otwierania ich u nas ogłaszamy, że to będzie ten film, który będzie jednym z ostatnich na długi, długi czas, jeżeli chodzi o otwieranie Mystery Boxów. Tak. Tak. Bo też co za dużo, to niezdrowo. A półki też mają swój udźwig. A ja kupuję dużo rzeczy innych. Tak, zgadza się. Ale tym razem tutaj widzę poczta, czy inpost, nie wiem czym to było, na lada nie pamiętam. Tutaj no kukut robię o pudełeczku. Kuku pudełeczku, dlatego mam nadzieję, że w środku wszystko jest jak należy. Ja znowuż znajdę wyjaśnienie stricte magiczne, bo Yennefer aż rozsadza od siedzenia w pudle. Tak? Mówisz? Dobrze, a zatem uchyl rąbka. Musiałbyś to tak zrobić, żeby nie było widać. Znaczy ten róż, to ja bym powiedział, że to jest Mystery Box w Sanach. Sanach albo Umbridge trochę. Czyli tutaj mamy kartę. No dobrze, pokaż pierwsze, co rzuciło się w oczy. Oczywiście. Popek Yennefer w tym ładnym wdzianku, płaszczyku. Dobrze nie było w tym z końcowej sceny pierwszego sezonu, bo mi się strasznie ta sukienka nie podobała. Ale mamy to w tej sukience. Ale cieszę się, wszystkie popki z Wiedźmina mamy. Ale ta zdecydowanie kreacja jest najładniejsza. Jeśli chodzi o Yennefer. Więc przyznać trzeba, że no... Popka mamy. Popki zawsze są fajne. Popka, no mamy wszystkie popki już. Popkami można handlować. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Zapach Yennefer. No i to jest teraz prawdziwy sprawdzian. Czy to jest naprawdę zapach Yennefer? Pamiętamy. Oczywiście wiemy... No. Pamiętamy, że Yennefer zawsze pachniała różą i brzozą. Tak. Oczywiście. Agrest i bez. Tak. A jak tu jest na podpisane? Oj, ale tłuste. Oj, tłuste, to się leje. Nie olejek. Ma chusteczki nigdzie. Agresy... No trochę tak, nie muszę nawet tego otwierać. Bez na pewno, zdecydowanie. Agres dla mnie ma zbyt taki... Może tak, za mało miałam kontaktu z agresem, żeby to bardziej... To czy jest taki w tle zapach agresu? Ale mi się wydaje, że jednak bez ma bardziej charakterystyczny, mocniejszy zapach i może tutaj po prostu pogromił. Tak, pogromił. Agres. Wytrę w spodnie olejek. No... Żona wypierze. Widzę tutaj jedną rzecz, która... No. Wiesz, do czego to się odnosi? Lizak. Do Yennefer z filmu. Znaczy do... tak, że ona z czupaczupsem chodziła, faktycznie. Czupaczupsem, ale no, no powiem, dla mnie to była porażka, szczerze mówiąc. Znaczy, Yennefer słuchaj, zawsze miała. Ale wiesz, co w tym momencie musimy zrobić? Zjeść to? Nie Ty musisz się. Wsadzić. Jesteś ubrana jak Yennefer. Ale nie jestem Yennefer. Ale jesteś ubrana jak Yennefer, otwierasz, wkładasz do dziobka... I jechane. Zobaczymy. Może faktycznie mam jeden lizak, trójkę dzieci, to może ja go wyliżę. Ale w sensie, że garb też tu będzie? Garb? O kurde. Na bok. Za wielki. Pokaż. No i jest Yennefer. Patrz. Pięknie. O. I tak zostań. Mamy. Ale na dobrą stronę czy na tą? Nie wiem, ale zostań tak. Już mamy miniaturkę do filmu. Dziękujemy bardzo. Okej. To przyznam, że mnie zaskoczyło bardzo mile i to tak, było fajne. Tak, a było, miało być i poważnie, i bardzo śmiesznie, więc... O Boże, śmierdzi patyki. Śmierdzi patyki. W sensie kadzidełka. Kadzidła, nienawidzę kadzideł w ogóle. Wiecie co, jak czuję kadzidła, to umieram od razu. Ja powiem tak, ja lubię kadzidełka, ale w takiej, że tak powiem, delikatniejszej wersji. W sensie nie jak one tak, ten dym się kotłuje i wtedy wąchasz, tylko taki, wiecie, taki już trochę od przewietrzone znaczy, kadzidełka. Samo w sobie pachnie ładnie, ale jako kadzidło to tak. Mnie od razu głowa boli. Tak, właśnie mówię, żeby to, te kadzidełka, żeby były delikatniejsze, żeby tak mocno po nocach nie waliły, takie trochę przewietrzone. Tak. To by było bardzo ładne. Ja żałuję, bo kurczę, kadzidła mają coś w sobie, no ale... Kadzidła? Kadzić to nam, ale w inny sposób. O, agrest w czekoladzie. O, pani, to dawaj. Tego musimy posmakować. Czyli ja jestem generalnie zadowolony, że tutaj jest żarełko. Sypię. Proszę, wytrząchałam ci. Ja też posmakuję. Ale mało agrestowy ten agrest. Bo agrest jest mało charakterystyczny. Nie jadłeś nigdy agrestu samego w sobie?
Ma bardzo delikatny smak. Jadłem i zawsze mordę mi kwaszą tą wykrzywiał. No bo ty jadłeś niedojrzały zapewne. Bo jest najlepszy, przynajmniej ma smak. Nie. Słodki jest dobry, ale słodkiego... Ale czekolada też... dobra. Tak, bardzo dobra. Co to jest? Nie wiem. W tym oto pojemniczku, co my tutaj mamy? Wiem, to jest choker. Zobacz, dopełni twojego przebrania. Wizerunku, tak? Ale to nie jest taki typowy choker. No, to zależy pewnie jak masz, sobie go... Masz, bo ja nie umiem. Zapewne jak bardzo tylko uważaj na mikrofon, co byś nam nie zaburzyła. Wiesz co, może nie zakładaj, bo zaraz go stukniesz. Aha, nie, dobrze, choker, zobacz. On się... No dobrze. To przedłużenie. No. Okej. Okay. Tak, może być? No pięknie. Pięknie. Wyglądasz fantastycznie. A to jest przód tył? Czy tak samo jest? Chyba tak samo jest. No to dobrze. No dobrze. Okej, okay, to teraz ty wyciągaj. Ja? Fajne dodatki, powiem. Aha, już wiem co to jest. Tu mamy chyba coś wspólnego z grą. Tak jest. Wiedźmin 3, Dziki Gon. Z początku początek gry. Intro robione zresztą przez Tomasza Bagińskiego. Bagińskiego, który zresztą jest w Wiedźminie od samych jego niemalże początków. To jest postać naprawdę wyjątkowa. No i on stworzył z Platigę i Magę. Żebym nie powiedział się. Tak? Stworzył właśnie to słynne intro i nie tylko, i w ogóle te filmiki. Jakby fajne. Tak na półeczce sobie gipsowe. Leżało? Będzie sobie na półeczce leżało. I nawet wiem, w którym miejscu. Tak? Tak. Już pewnie przy Wiedźminach. Oczywiście. Zaskoczenie? Bardzo. Okej. Co my tutaj mamy? O, herbatka. No. Daniel nie jest zadowolony, ale ja jestem bardzo zadowolona. Mam tyle tych herbatek, niektóre już wypiłam i bardzo żałuję, bo nie wiem, jakie to były smaki, a tak bardzo mi smakowało. Znaczy, no dobrze, ja bym był zadowolony, gdyby ktoś mi przysłał o Coca-Cola o smaku bzu i agrestu. Tak. Pokaż. Nie wiem, czym to pachnie, ale rozsypałem, obrodziłem. I co my tutaj mamy? Herbata zielona, owoc porzeczki, owoc róży, ananas, skórka pomarańczy. No nie, no to tutaj to muszę wyrazić swój sprzeciw, bo skoro to jest jenefer, a wiemy, że napoje o smaku czarnego bzu się robi, to powinien być bez i agres herbatka. I ja uważam, że ale to może powinno... Ale nie było dostępnych, no nie. Ale to ja tutaj wyrażam sprzeciw, ja smakować, bo to jest substytut, który mnie nie zachwyca. Bez i agres to są jedyne rzeczy, które ja w przypadku jenefer mogę tak naprawdę uszanować. Także tu lecą słowa potężnej krytyki. O Boże. Zapchaj dziura, herbata niezwiązana z jenefer. Założę ręce w akcie focha. Akcie focha. Wyjmuję kolejną rzecz. Domyślam się, co to może być, ale nie będę mówić, dopóki się nie przekonam na 100%. Jeżeli świeczka nie będzie o zapachu bzu i agrestu, to będę zły. Mamy świeczuszkę. No. Ale... Bez i agrest. No. Ale o herbacie pamiętam. Bez, ewidentnie bez. Ale czy agrest? Bez. Ten agres jest tak tutaj... Sapkowski chyba nie wąchał nigdy agresu, bo on jest naprawdę bardzo mało charakterystyczny, więc to połączenie po prostu ładnie wygląda na kartach. Ty nie mów Sapkowskiemu, czego w życiu nie robił, bo Sapkowski wszystko robił, wszystko czuł i wszystko widział. I wszystko przeczytał. Więc nie mawiaj mu. No nie będę mawiać, panie Andrzeju, bardzo przepraszam, jeśli pan to jakimś dziwnym przypadkiem zrządzenia losu ogląda. Nie, musi przepraszać, na pewno nie ogląda. Abyś się zdziwił, co? Proszę, jest pięknie. Panie Andrzeju, jeżeli pan to ogląda, to proszę dać znać. Niech pan skomentuje. A jeżeli pan tego nie ogląda, to też proszę dać znać. Tak, ale bezładnie bardzo. Mam nadzieję, że będzie czuć ten bez. To czy ja generalnie jestem wielkim fanem bzu od dziecka. Ja też. I były dwa kwiaty, które ja uwielbiam po zapachu. Jeden to jest bez, a drugi to jest konwalia. Konwalia, tak, bo one mają bardzo taki, że tak powiem, tonację bardzo zbliżoną do siebie. I bez, pamiętam, moja mama ścinała po prostu kilogramami. Miała drzewka bzu, tego fioletowego, białego, jeszcze takiego ciemnego, granatowego. Tonami przynosiło się do domu, a potem się biegało i zabijało się te, nie wiem, pluskwiaki, czy jak się te robale nazywają, te co biegają, takie zielone, takie chrząszcze, tak, śmierdzące. No i one się rozbiegały, cholery po całym domu, ale dla zapachu warto było. Ja nigdy nie miałam w bzie pluskwiaków. No to ja nie wiem. Ale wiem, że bez to jest właśnie czas, to jest maj, bo w maju kwitną bzy, więc wiadomo, jak kwitnie bez, znaczy, że mamy maj. Zapałki. Zapałki, to tak, zapomniałaś. Tak. Ale wiecie co? To, co tam jest, to zostawię na koniec. Oj, koszulka Jenefer. Tak. Czyżbyś się ubrał, bo to twój rozmiarek. A czy jak? Czemu ja? No bo twój rozmiarek jest. Ale to nie jest damskie? Sądzę, że to jest uniwersal. Uniwersal? Uniwersal. No dobrze. To poczekajcie, dajcie mi chwilę. Okej, tak już się prezentuje Jenefer.
lubi Starbucksa. Tak, właśnie chciałam właśnie tutaj, w czasie, kiedy czytasz tutaj ubierał, powiedziałam, że to mi się kojarzy ze znaczkiem Starbucksa, z tym logo. Tak samo, bo to jest ta sama grafika. Ale chyba lepiej by jako fiolet wyglądała. Nie? Jako fiolet? No, no właśnie, fiolet. Bo to jest taki błękit. No błękit to jest, a to jest fiolet. A to sądzę, że ten błękit po prostu wyszedł przy nadruku, bo... Tak, nie miał być fiolet, ale wyszedł błękit. Z doświadczenia wiemy, że nadruki koszulek to jest ciężka sprawa. Tak, ciężko znaleźć kogoś dobrego. Co chcesz pokazać? Pokaż to z samego dołu, a na sam koniec zostawimy ten grande finale. Lizaczek? Lizaczek? A to nie. To jedna forma. To z samego dołu wyciągnij, tak jest. Teraz zobaczycie coś, co też już mamy. Wiedźmin lament. Tak, Bartosz Sztybor zrobił taki lament. Taki lament zrobił. No. Bardzo fajny komiks w ogóle. Też w naszym boksie wiedźmińskim był ten komiks. Tak. Nazwienie z autografem autor. Zobacz, od razu tak się lepiej poczuł. Nie, ale naprawdę wiecie co, ja uważam, że ten komiks warto do wszystkiego dawać, bo generalnie komiksy wiedźmińskie Bartosza Sztybora są świetne. Zarówno Wiedźmi Lament, jak i Zatarte Wspomnienia, mocno psychologiczne. Kocham te komiksy. Czyli kupując na przykład boksy, nie wiem, Władcy Pierścieni Harry'ego Pottera, to tam powinny być właśnie ten komiks Wiedźmi Lament. Tak, no albo kupując boksa nawet ze słodyczami, tam powinien być komiks. Wiedźmi Lament. Zamiast świeczki. O! Cenowo to samo. No co nie lubię, no. Ja lubię. Ja nie lubię wąchać. I tutaj mamy, widzę, hiciora tego boksa. Tak jest. Słuchajcie. Ja kartonik. Zmuchany jednorożec. Zaraz go nadmuchamy i wam pokażemy. Wszak wiedzieć musicie, co się działo z dmuchanym jednorożcem. Dmuchanym? Na wypchanym jednorożcu, tak. Co się działo. No, jakie tam harce się wyprawiały. No generalnie służył Geraltowi Yennefer jako łóżko. My z czytaczową, jako mniej światli ludzie, jeżeli chodzi o wyobraźnię w tych tematach, nie potrafimy sobie akurat tego wyobrazić. Ciężko by było sobie to wyobrazić. No, także dajemy wam sekundę na ochłonięcie po tym boksie, a czytaczowa w tym czasie będzie dmuchać. Ty będziesz dmuchać. Ty będziesz dmuchać. Ty. A ja mam pompkę. No to będziesz pompował. W trakcie dmuchania doszliśmy do wniosku, że jednak nadmuchamy tylko głowę. Natomiast... Jak nadmuchamy? Ja nadmuchałam. Tak, tak, bo ja dmuchałem i mi nie szło. Natomiast dół zostawimy, bo nie byłoby po prostu jak tego jednorożca pokazać. No to podsumowanie. Co ci się najbardziej podobało? Nie wiem, dużo rzeczy, które mi się bardzo podobało. To od razu myślę, że będzie dla dzieci na basen, na lato, więc idealnie. Tak. Będą miały się w czym bawić i pluskać. To mi się bardzo podoba. A Grecik w czekoladzie mniam. Mhm. Czaszka, to już widzę, że to jest twój, ten, jedno z twoich ulubionych rzeczy, na pewno będzie. Tak, Lizak. Lizak, to jest chyba największe zaskoczenie, ten lizak, nie? No, czyli tak. Tylko garba nam brakło w tej paczce. Tak, jak ty mówiłeś wcześniej, garba brakło. Założysz sobie jednorożca. Znaczy, słuchajcie, generalnie podoba mi się, jak żartobliwy jest ten boks. Tak. I przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że tyle będzie w nim żartów właśnie, czy to lizak, czy ten dmuchany jednorożec. To jest dla mnie hicior totalny, bardzo mi się podoba. Podoba mi się, że to jest użytkowe, że to będzie można wykorzystać. Na pewno, no, tutaj niezależnie, Wiedźmi Lament i Popek Yennefer to jest coś, co sam wybrałem, co sam kupiłem już dawno temu, więc to jest coś, co doceniam. No, czacha jest świetna. Bardzo mi się podoba ta czacha. No i w zasadzie, no, tak. Lizak też. I Agresik w czekoladzie. No, ja po prostu lubię czekolady. Ja lubię żreć słodkie. Znaczy, ja powiem tak. Fajnie, że jednak faktycznie postawiła Magicka Sutkę postawili na te zapachy jeneferowe, czyli Agrest i Bes. No, niestety Agrest jest tak delikatny, że został przyćmiony przez Bes, no, ale to chyba na to nie ma się większego wpływu, ale genialne. No tu się nie zgodzę. I tutaj największe rozczarowanie tak naprawdę to herbatka, która niestety tutaj nie ma ani bzu. No Bes to... Tak, ale Agrest... No mógłby być. Wiecie, co ta herbatka ma wspólnego z Yennefer? Nic. Nie, ma. Jest bez bzu i bez Agrestu. Ale ja na pewno będę pić, bo ja lubię herbatki wszelakiego smaku i w ogóle. Tak. Kochani, generalnie pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupować boksy, macie zniżkę w sklepiku Magical Suitcase i możecie sobie zakupić. Zniżka wyświetla wam się właśnie teraz na ekranie, a nurze i wy upolujecie coś dmuchanego i będziecie mogli trochę podmuchać zwierzątek. W sensie gumowych. Dajcie znać, co wam się najbardziej podobało, co najmniej. No i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Cześć.